Cześć moi drodzy, z tej strony Spano, witam już w kolejnym odcinku serii Życie Gangstera. 12 tysięcy łapek, pamiętajcie, kolejny odcinek już już jutro, o godzinie 17.30, także widzowie, wiecie co robić. Ja nie będę dużo gadał, kochani, za praktycznie tydzień widzimy się na spotkanku, słuchajcie, przy niedziela 17 czerwiec, to jest dzień, w którym widzimy się na spotkanku, a teraz widzowie, widzimy się z Quick J'em tutaj u Bodzia, mam nadzieję, że Bodzio też będzie, bo ma dla mnie Quick J jakąś niesamowitą rzecz o goście, dlatego wolałem się spotkać totalnie w innym miejscu. I moi drodzy, słuchajcie, no, ostatni odcinek dla mnie był bardzo mocny. Nie wiem jak dla was, dlatego chciałbym jeszcze raz usłyszeć w komentarzach, ale dla mnie po prostu ostatni odcinek to jest siekiera. Tyle rzeczy się dowiedzieliśmy, że kurde, głowa mała. O, teraz musimy jakoś to wykorzystać, także musimy prężnie działać. I wy pamiętajcie, że możemy prężnie działać, zostawiając łapki w górę. Ja potrzebuję waszego wsparcia. Dwayne go potrzebuje w postaci dużo łapek. I też musicie zadbać o to, żeby te odcinki były codziennie, żeby jak najszybciej się dowiedzieć, o co tutaj może chodzić. No i oczywiście komentarze, bo bez tych komentarzy nie bylibyśmy w stanie robić takich rzeczy, jakie tutaj robimy, także potrzebujemy waszych cennych wskazówek właśnie w komentarzach. Dobra, idziemy tu do Bodzia. Skanowanko. Dobra, drzwi się otworzyły. Gdzie jest Quick J? O, tutaj jest Quick J, dobra. Dobrze was widzieć, cześć. Cześć. No co tam? Pamiętasz, jak mi kazałeś obstawić jedną dziuplę Ghosta? No tak, tamtą Sandy, no, co jest? Podłożyłem tam podsłuch. O proszę, no. I no co? I otrzymałem, wydobyłem bardzo ciekawą informację, że pastor... Masz to nagrane? Jest nagranie. Puść mi to nagranie, stary. Tu jest laptop odpalony. Albo o tu. Dobra, dawaj tutaj. Nie lepiej tu? Okej. Obojętne, stary. Tam czy tu, jak już wolisz. Puść mi to nagranie. I masz. Twoim nowym celem jest Peter Lisowski. Masz na to tydzień. Wartość! Ilu jeszcze będę miał zabić, by naprawić twoje błędy z przeszłości? Co ty powiedziałeś? Myślisz, że możesz mówić do mnie takim tonem? Chyba zapomniałeś, k***a, kim jesteś, to ja cię stworzyłem. Tak samo jak cię stworzyłem, mogę cię zniszczyć. Pamiętaj, jesteś tylko i wyłącznie moim dziełem, więc k***a, zamilcz. Jeszcze raz, a... Niemożliwe, stary. No właśnie. Niemożliwe. To jest niemożliwe. K***a mać, stary. Ja nie. No... To nie jest żaden fotomontaż, jakieś inne gówno? No nie, no wyciągnąłem to prosto z podsłuchu, który zamontowałem. Przecież nie robiłbym takiego czegoś. O co ty mnie w ogóle osądzasz? Ja... Quick. Współczuję. Czemu mi współczujesz akurat? Widzowie, za nie mówiłem. Po prostu za nie mówiłem. To jest największy absurd i po prostu największe... Nie spodziewałem się. Nie chcę w to wierzyć. Nie chcę w totalnie to uwierzyć, co teraz usłyszałem. Bo wszystko wskazuje na to, że Ghost jest podległy dla pastora. Ale jakim kurde cudem? Przecież w przeszłości był taki ktoś jak Ghost i był jakby jakąś tam, nie wiem, legendą. Znaczy, ja słyszałem historię. Znaczy, wszyscy jakby słyszeliśmy pogłoski. A co jest grane? Dlaczego? Nie, no to nie ma sensu, no bo... Przecież racjonalnie to wziąć, widzowie, no przecież pastor mnie poprosił, dał mi namiar na tą dziuplę, okej, spoko, ale jakby ja teraz, nie, ej, nie, po prostu nie, wiecie co, nie, mam taką przekminę, no bo jakby ta legenda o goście, ona urosła w momencie, jak ja zacząłem robić te wszystkie chore akcje na mieście. I potem nagle jakby przebudziliśmy tego prawdziwego ghosta, cholera nie, widzowie, nie, to tak nie może wyglądać, bo... Kurde. Ej, panowie, wiecie, o co mi chodzi, czy nie? Chyba rozumiem. Tak, aktualnie z tego, co próbuję wywnioskować, to ty obudziłeś fejkową postać, ale się jednak się pojawiło, że ona jest realna, bo... Coś takiego? Nie wiem, nie. Właśnie... To była... Ghost to była legenda, a Dwayne wykonał... Zrobił z legendy prawdziwą rzecz. Dobra, nie podejmujmy pochopnych decyzji, wiecie, panowie, słuchajcie, bo możliwe... Kurde, mi się wydaje, dobra, że nie. Ale ktoś teraz używa tego dobrego imienia w złych celach. Słuchaj, ale to nie może być legenda, bo miałem sytuację w Sandy, jak wrak samolotu tam się rozbił bodajże, albo nie pamiętam, co to było. I miałem akcję, jak... Nie, sorry, miałem taką podpuchę. Jechałem coś sprawdzić i chyba nawet byłem w kostiumie Ghosta wtedy, chyba tak. No i była taka sytuacja, że mnie pano zaskoczył ze swoimi ludźmi i nagle wybuchły flashbanki, mnie ogłuszyło tutaj to i wtedy pojawił się prawdziwy Ghost i rozwalił całą armię panao, więc to też nie może być jakaś podpucha.
Nie możemy tak myśleć na razie, nie mamy na to dowodów, że ja byłem jakimś po prostu, że może rzeczywiście przebudziłem tą osobę, która była wcześniej, ale nie sądziłem, że po prostu pastor będzie takim manipulantem, albo że myślałem, że pastor jest po prostu jakąś osobą, która jakby może mu pomaga, ale nie, że rozkazuje, właśnie to jest ten, on coś tam powiedział, że uważaj, bo kto cię stworzył, nie? Coś tam, już nie pamiętam. Jakoś tak. Ja pierdzielę. Nie trzyma się to, w ogóle się to nie trzyma kupy. Myślę, że będę musiał z pastora jakoś podejść. Chyba nie ma sensu z nim o tym gadać bezpośrednio, tylko trzeba jakoś go złapać na gorącym uczynku teraz. Chociaż w sumie to jest wystarczająca wiadomość, żeby mu pokazać, ale z drugiej strony boję się, że ten... Ty, ale czekaj, kurde, panowie, co my robimy? Przecież słyszeliście, co on tam dalej powiedział? Słyszałem. Przecież to imię i nazwisko, które wymienił, wiecie, kto to jest? Tyka. No właśnie, czy on właśnie kazał zabić wtykę? Niby tak, ale jak oni chcą tego dokonać, skoro jest generałem, on jest cały czas w zbroi, 24/7, więc nie da się go zabić tak nie bez da, nie da się go zabić. Wiedzy. A co zrobiliśmy stary 3 dni temu? Bez podstawowej wiedzy. A może mają? Jak do lody cyborgiem. A może mają tą wiedzę? No chyba... ten człowiek musiał być przebrany za ghosta, żeby wiedzieć takie rzeczy. No słuchaj, a może był jednym z ludzi, którzy byli wewnątrz, patrząc na to, co się dzieje, jakie umiejętności mają ci ludzie i wiedzą, dysponują, to wszystko jest możliwe, Kuki. No i jeszcze powiedz, że próbują zajawnić walki, że było, że Panowski walczy, a później, że niby happy end, że są wielkimi znajomymi. Nie wiem, jaki jest cel tego wszystkiego, ale jedno wiem na pewno. Osoba, która w tym momencie pokazuje się w kostiumie Ghosta, jest cholernie przeszkoloną, doświadczoną osobą zaprawioną w boju i wie, jak zachowywać się w krytycznych momentach. Także potrafi wybić ludzi pana o dosłownie w sekundę. Więc mamy do czynienia z kimś, z jakimś profesjonalistą, na którego pastor ma jakieś dziwne haki albo po prostu nie wiem co tam innego ma i nim manipuluje, bo tutaj też widziałem, że ta osoba nie była do końca przekonana w to, co robią, także nie jest poświęcona w sprawie 100%, ale nie możemy wykluczyć jednego, że jest to profesjonalista, który może nam wszystkim zagrozić i tym bardziej teraz chcą się pozbyć wtyki, także nie wiem, jak ja to cholera mam rozegrać, bo nie możemy pozwolić z jednej strony, żeby wtyce coś się stało, ale z drugiej strony wtyka też jest bardzo niebezpieczny, byłoby nawet dobrze, gdyby coś mu się stało, ale jak go stracimy, to stracimy znacznie więcej niż ten. Także ta sytuacja jest popaprana, bo wszystko wskazuje na to, że jak nie zatrzymamy, nie odratujemy wtyki jak najszybciej, nie wiem, nie porwiemy go czy coś, to możemy nawet wejść w konflikt z samym Ghostem, a teraz to nie byłoby nam na rękę. Lepiej byłoby zmanipulować jakoś tą całą relację i wykorzystać na naszą korzyść, żeby potem... potem może to jakoś inaczej rozwiązać, a toczyć wojnę z Ghostem? Nie, chłopaki, musimy coś wymyślić. Niemożliwe to jest, co się teraz stało. Czekaj, przeanalizujmy jeszcze raz słowa. No. Było powiedziane, że on jest jego wytworem. No właśnie. Czyli tak naprawdę pastor, w sensie, mówię to stricte teoretycznie, to on najpierw musiał być pod tą maską, ale nie wiem, stracił jakby moc. Albo wymyślić postać. Musiał albo wymyślić postać, albo on komuś musiał szkolić. Szczerze, widziałem raz, jak pastor zamordował z zimną krwią pewną osobę. Byłby na... w stanie? No właśnie, myślę, że byłby w stanie, ale nie pasuje mi trochę jakby poziom umiejętności do tego, co pastor by mógł sobie przedstawiać. To jest już taki staruszek trochę, nie? Może kiedyś rzeczywiście miał więcej pary, może coś właśnie tam tworzył. Właśnie o to chodzi, nie? No ale teraz... No, trzeba nie. Zajrzeć w jakieś, nie wiem, znaleźć jakieś dokumentacje i Boże... poszukać parę dziesiąt albo paręnaście lat wstecz. Kurde, wiecie co? Do Raxa trzeba zadzwonić. No to jest starczy. Bo chodzi o to, że kiedyś w zasadzie Ghost wskazał nam jakby miejsce, w którym były te całe fundusze Panao i wtedy wskazał nam jeszcze drugą lokalizację. Może tam będzie coś więcej. Zadzwonię do Raxa, się dowiem. Quickie, obserwuj cały czas dziuple i teraz inaczej. Jak Ghost przyjedzie, musisz stary wziąć najlepszego człowieka nawet sam, żeby cię poinformował i trzeba wyśledzić, dokąd ten gościu jedzie. I kim jest. Dobra, najwyżej wezmę Leo. No, to byłoby rozsądne. Ja pier... Niemożliwe to jest. Skurwa chory. Posrane akcje. Niemożliwe to jest, panowie, co się nie stało. Nie wiem. Z jednej strony to rozumiem, o co tam chodzi, ale z drugiej strony i tak z tego nic nie łapię. Ta w większości... Ty główny... Mój większości nie łapię. O, czekajcie. Halo, jestem. Kajo Perico czeka, do roboty. Skąd mam transport na Kajo? Musisz sobie ogarnąć samemu. O, dobrze mówicie. Dobra, coś ogarnę. Zaśmiałeś się? W życiu. Mam nadzieję. Robota mnie czeka, sami wiecie dla kogo.
Także działam. Odlot z Gravesy za 20 minut. To możesz to polecić. Jadę na Gravesy. Jeszcze raz przeanalizować. No przeanalizujcie to, co dostaliśmy. Dobra. A ja myślałem, moi kochani, że ostatni odcinek był ultramocny, ale to, co się dzisiaj odwaliło, to już jest w ogóle next level. Niemożliwe. Nie dość, że teraz życie wtyki wisi na włosku i nie dość, że nie mogę mu zrobić krzywdy, bo mi na nim zależy. Tutaj Ghost się za niego chce zabrać. Tu się okazuje, że pastor jest kimś więcej. Może nie samym Ghostem, ale jest jakby osobą, która manewruje tym wszystkim. Mam takie wczesne obawy, że może Ghost to była po prostu jakaś dziwna historia, którą ja zamieniłem w prawdę i teraz jest to wykorzystywane. Właśnie, ciekawe, do czego to jest wykorzystywane w takim razie, no bo szczerze? Ostatnio ta sprawa z funduszem strasznie ucichła, nie? Coś tam zrobiłem z tym Ghostem, coś mi tam próbował pokazać, ale jakby ta cała sprawa strasznie cholera ucichła. Kiedy my zrobiliśmy jakąś rzecz dla funduszu? I w ogóle nie wiem, czy ten fundusz był w jakimś tam stopniu zaangażowany, ale gdyby to była tak ważna sprawa, to myślę, żebyśmy mieli więcej rzeczy. Cholera, ja się czuję, jakbym został w coś wrobiony. Może niesłusznie się tak czuję, ale dużo rzeczy nas na to teraz naprowadza. Jeszcze muszę teraz jechać na Grapeseed, także jadę zahaczyć o jakieś ciuchy i po prostu jadę na to Grapeseed. Niemożliwe to jest, co się dzieje. Kurde, ale mam rozwalony łeb, nie umiem przestać o tym myśleć. Muszę teraz grać pełne pozory przy tak napiętej atmosferze. Będę jechał teraz tym najczarkiem. Muszę być bezpieczny, muszę być profesjonalny w tym, co robię dla pana, bo on też tam podejrzewa jakieś dziwne rzeczy, znaczy dziwne, no ma rację. Boję się, że ktoś mnie wysypie albo coś innego okaże, także będę się zachowywał jakbym był takim lojalnym teraz człowiekiem na maksa. Tym bardziej, że na Kaju mam te swoje biznesy, ale czekajcie, no jestem. O kurde, tym mam lecieć? Ja się miałem pytać, gdzie jest mój transport? Co to jest za samolot? Ktoś na nim siedzi, tam w środku. Co się dzieje? Dobra, chyba tym mam lecieć. Takim jeszcze nie leciałem chyba. Jestem! Dawaj. O kurde, zobaczcie, to jest rzeczywiście jakieś centrum, widzowie. No dobra, czyli lecimy tym samolotem, okej. Okay. Dokąd lecimy? Na Kajo, tak? Kajo Perico. Ej, znowu jakiś inny głos. No dobrze. Słuchajcie, kochani, ja myślę, że my sobie teraz zrobimy takie podchody na Kajo i zrobimy to, co panu chce, ale ja bym na ten Kajo został i troszeczkę przekombinował. Dobrze wiecie, że tam dzieją się różne rzeczy na tym Kajo, że tam zbieramy ludzi i ja bym tutaj zrobił to, co mam zrobić. Poczekałbym, aż generałowie się ten i bym na przykład doprowadził do tego, żeby kilka ludzi poznikało i też trzeba przygotować ten plan z minowaniem tej całej wyspy, także jakiś Leonardo by mi się przydał, ewentualnie z QuickJ'em, ale QuickJ też ma zadanie do zrobienia, więc może Leonardo by tam przedstawił go tym wszystkim ludziom i z Rekinem może by tam pomogli, pominowali coś, albo nawet LG'ka wtedy wziąć, LG by się w sumie nadał, jakąś inną maskę by ubrał, ja tam mówiłem, bo w ostatnim odcinku, żebyście wymyślili nową ksywkę dla LG'ka i maskę mu jakąś dobrali, nie? Także no, dzieje się, widzowie. Ciekawy jest ten sprzęt tutaj, w ogóle zobaczcie, że teraz ten samolot, który mamy, on też jest jakiś do przewożenia, jakiś babuszka czy jakoś tak, nie wiem jak się to dobrze nazywa, ale teraz nawet wzięli samolot z działkami, żeby być ostrożniejsi, nie? Zauważyliście, że sporo sprzętu przyszło teraz dla pana. O, patrzcie, mogę strzelać. Prosimy nie strzelać. O kurde, dobra. Chyba ja mu strzelić, czy coś operuje. Ale teraz już widać, że jest lepsza ochrona, więc pan obierze się w garść troszeczkę. Albo może czegoś się boi, się tylko zabezpiecza. Nawet nie wiem, czy z nim teraz lecę, bo jakby ten głos jest znowu inny. Chyba z jego generałami tutaj lecę. O, no tutaj ktoś stoi już. No, ten samolot nie wiem, czy jest większy od tamtego. Ciekawe to wszystko. I on chyba może na wodzie lądować, nie? Bo to są takie chyba dowody lądowania. Sam już nie wiem, cholera. Chyba tak. Wysiadka. To jest jakiś kościół w kominiarce. Nie, to był generał, widzowie. Nie wiem, co teraz mam robić, tak szczerze, zostałem tutaj wezwany. Kto to jest? Kto to jest, widzowie? Oho, tu widzę jakiś sprzęcior. Do roboty, generale. Czekaj, a ty jesteś... Kim jesteś? Nie twój interes. Bierz się do roboty, albo pakuj manatki i wyp***aj. Nie wiem, co mam robić, ale okej. Okay. A co mam robić? Zaraz przyleci transport. Przeładujesz go i przygotujesz do wystartowania. Okej. Okay. Dobra, w takim razie niech tak będzie. Myślałem, że tutaj będzie więcej osób, ale po tym samolocie będzie więcej pola do manewru. Dobra, ja wezwę swoich chłopaków od razu, wejdę na radio. Radio check. Leonardo, QuickJ.
Ale halo, Leo, Quick Jay. Jesteście? Sam. Słuchaj, złap Leonardo. Załadujcie na łódki tyle ładunków, ile się da. Przypłyńcie do portu na Kajo. Ja jestem akurat na Kajo. Którego portu? Tam są chyba trzy. Tam bardziej. No, rozgłaszam się. Na zachodniej. Cześć, Leo. Słuchajcie, są tacy ludzie. Jak wpłyniecie do środka Kajo, jest taki porcik, tam jest magazyn. Tam są ludzie na Kajo, z którymi się spotkacie. I w momencie, jak ja tutaj jestem, musicie jak najwięcej ładunków zacząć rozmieszczać po strategicznych miejscach, ok? Dobra. Chodzi o to, żeby nie było, że potem oni odjeżdżają i coś się dzieje. Plus, jeżeli będziecie w stanie kogoś wyeliminować, zróbcie to, tylko bez śladów. Tak, żeby ludzie zaczęli znikać, pana Oskaju. Ale tak, żeby nie było o tym szumu, ok? Ja też się robię ten. Dzisiaj wieczorem będzie zmiana wart wszystkich naszych ludzi na Kajperiko. Będziemy wzmacniać tą wyspę. Rozumiem. Czy mam na tej wyspie zostać też? Zostań, skontroluj te zmiany. Tak jest. Tak. Wysłałem to do dodatkowego generała. O stopniu wyższym niż ty. Rozumiem. On tylko nadzoruje, ale to ty tam dowodzisz. Rozumiem. W takim razie będę czekał na tych ludzi. Nie dopytuję specjalnie, kiedy mają przyjechać, bo wiem, że lubicie mnie posądzać o niestworzone rzeczy. Także kiedy będą, wtedy ich przyjmę. Cały czas będę też siedział w gabinecie czy coś. Kiedy ląduje ten samolot? Kiedy mam się spodziewać? Bo nie dostałem żadnych wytycznych, co jest grane. Wieczorem. Dobra, okej. W takim razie będę czekał na przeładunek. Kurde, widzowie, ta sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Muszę znowu zmienić radio i zmienić trochę plany z ekipą. Potem porozstawiamy te ładunki, ale teraz trzeba się pozbyć posiłków, które mają płynąć na Kajo. Niech w sumie tam ci ludzie na Kajo je rozkładają, a bractwo musi zaatakować tych ludzi, którzy będą tutaj docierać na Kajo Perico. Ale słuchajcie, zmiana planów. Tak? Obserwujcie teraz transporty ludzi, mniej więcej z doków z Kajo. Znaczy doków z Los Santos, a Paleto. Chodzi o to, że dostałem wytyczne, że do Kajo mają lecieć posiłki. I teraz tak, ja mam zostać na miejscu i to kontrolować, ale jak zlokalizujecie taką łódź, to ja się do niej dostanę. Wezmę swoją łódkę i najważniejsze jest to, żeby w nią uderzyć i zabić wszystkich, którzy na niej będą. Także czekam na wytyczne. Będę kontrolował radio na drugiej częstotliwości. A dobra, pójdzie mi idę na jakiś punkt widokowy. Tak, jak będziecie coś wiedzieć, piszcie mi na telefon. Będę na radio ludzi pana. Dobra. Do usłyszenia. Dobra, widzowie, to będzie niezła akcja. O, coś leci. W końcu, widzowie, dotarł ten transport. Transport doleciał. Bierzemy się za rozpakowywanie. Czy mam drugi transport też? Dwa samoloty miały być? Czy ktoś jest w stanie potwierdzić? Czy ktoś jest w stanie potwierdzić dwa samoloty? Nie wiem, czy mam je przyjmować, czy nie. Przyleciały dwa, to rozładowuj dwa. Tak jest. Zrozumiano. Dobra, ludzie, wszyscy tutaj podchodzimy. Dwa samoloty mamy do rozładowania. Jeden, drugi. Ruchy. Matku. Tak jest? To, że dowodzisz, nie znaczy, że nie możesz im pomóc. Do roboty. Okej. Okay. Czyli to musi ten być jego człowiek. Dziwną mam maskę, widzowie. No dobra, jak przypomnę. A to? To nie jest wtyka? Prawdopodobnie. Dobra, działamy, widzowie. Dobra. Chyba teraz do tego mamy ładować, nie? Czy mówiłem wam, że tamten samolot jest też transportowy? Jest bardziej zabezpieczony, patrzcie się. Dobra, ładujemy go. Dobra, my sobie tu pikamy, ludzie noszą ten cały sprzęt, ja też zrobię sobie krótką przerwę. Trochę tego jest po rozładowywaniu. Zobaczcie, te auto już nawet trafiło na Kajo Perico, widzowie. No niesamowite to jest. Przemocno. Zauważcie, że teraz na tych wszystkich pojazdach są karabiny, jakieś inne działka. Nawet mają na tych ciężarowych jakieś rakiety. O, kolejne auto nadjeżdża. No właśnie. Już prawie pełny jest tamten. Ładunek dostarczony, szefie. Bez odbioru. Samolot praktycznie załadowany. Jeden Titan opróżniony. W ogóle teraz wojskowe tutaj latają, patrzcie się, mają... Mam ci bić brawa? W sumie mógłbym mi pobić jakieś brawa. Byłbym szczęśliwy, gdyby panu zaczął bić brawa. Przygotuję do odlotu. Jak są gotowe, niech lecą tak, teraz. Tak, jeden Titan może już lecieć. Widzę, że pilot chyba też siadł, także... Odpraw pilota. O, dostałem wiadomość od QJ-a. Aha, QJ jest na wyspie, ale Leonardo obserwuje, no dobra. Nie wiedziałem, że już tutaj są. Pilot, możesz już startować, masz zielone światło, także nawróć swój samolot i ostrożnie przygotuj się do startu. Zgłoszenie subordynacji do wódcy na Kajo Perico. Jak, to przecież jestem właśnie w tym momencie. Widzisz, i zgłosiłem. Widzisz samolot? Przeparkuj go, to wtedy będziemy startować. Ja pierdzielę, dobra, ten już skarży, pyta na mnie, nawala. Nie mogę mieć skarg teraz w tym momencie. Ciekawe, jak ja mam przeparkować. Ciekawe, gdzie ten samolot ma stanąć, jak nazywa lotnisko jest za małe. No dobra, co mi myślisz? Jak nie wiesz, gdzie go postawić, to trzeba było go najpierw załadować.
Dobra, zamknij się ty, dziadzie, z przesterami śmierdzący. Aha, ja nie dam rady. Sytuacja załatwiona? Tak, startuję. Potwierdzam. Obydwa są już rozładowane. Jeden właśnie wystartował. No i leci sobie. Quickie z Leonardo są na wyspie. W międzyczasie rozkładają ładunki. Znaczy chyba sam Quickie jest ten. Wykorzystam moment i wejdę na radio. Takie skład warty jest gotowy do zmiany. Chłopaki wchodzą na wyspę. Rozumiano. Przyjąłem. Wróć do roboty. Czyli ludzie pana za niedługo dopłyną do wyspy. Kurde, co ten Leonardo? Wchodzą na radio. Panowie, co z wami? Słyszałem, że ludzie zaczynają płynąć na Kayo. Quickie, ty jesteś na wyspie, miałeś czekać z Leonardo. Jak jesteś Quickie na Kayo, to będzie, musimy to jakoś dobrze zagrać. Jeżeli Leonardo ich wypatrzy i będziemy musieli ich zaatakować, ważne, żeby na Kayo zrobiła się mała rozruba, żeby odciągnąć ludzi pana o. Żebym ja też niby pojechał to załatwić. W tym czasie ja się ulotnię i załatwimy sprawę z Leonardo, z tymi łódkami, także, albo samolotami, cokolwiek to jest. Także musimy cały czas być na łączach. Leonardo, co z tobą? Aha, no. Jestem. Widzisz coś? Na razie nic. Dobra, okej, okay. Czekam na... Dobry, mam punkt, jak coś to będę informował. Dobra. Dobra, widzowie, to jest załatwione. Kurde, ciężko się tak operuje na dwóch częstotliwościach, ale nie mam wyjścia. Muszę tak robić, jestem teraz na radiu pana. Czy jeszcze jakieś inne transporty będą? Jeżeli nie, to czy możemy wysyłać główny samolot już na wasze pozycje? Jeszcze jeden Titan przyleci. Rozumiem. Czekamy na niego. Najpierw przybędą ludzie. Czekamy na nich. Ustaw ich po wyspie. Dobrze. Będę czekał na dalsze wytyczne. Dobra. Z mojej strony cisza na radiu przez całą noc. Zrozumiano. Słuchaj się nadzorcy. Bez odbioru. Dobra, czyli teraz muszę z tym gościem tam gadać, być jego klapkiem. No dobra, też tak może być. Dobra, dobra, trzeba działać w takim razie. Puszczamy ten sygnał. Piszę do Quickie'a, żeby to zaczął robić te rozruby, a my lecimy. Ok, zaczynaj. A ja teraz Leonardo, co on pisze? Co się dzieje, że co? O, coś tam było słychać, czyli co się dzieje? Czy słyszeliście ten? W południowej części wyspy. Jakaś eksplozja czy coś. Potwierdzam. Jadę w zachodniej też. Dobra, to jedź na południową, ja pojadę na zachodnią. Dawaj znać, jak to się będzie działo. Właśnie sytuację do... Mamy jakieś problemy. O, jest bez odbioru. Mamy jakieś problemy na wyspie. Jadę na zachodnią część sprawdzić. Bez odbioru. Dobra, widzowie, teraz jest czas, żeby to ogarnąć. Za pół godziny pojawię się na wyspie. Ogarnijcie to. Zrozumiano. Dobra, szybko zmieniam radio na jeden. Dobra, chłopaki, mam pół godziny. O, jesteś. Leonardo, dawaj, co dawaj. Z tobą? Dobrze jest. Jadę po łódkę. Zaraz będę. Quickie, podstawiłeś mi sprzęt? Tak, powinien być. Dobra, jadę. O, widzę. Dobra, widzę, dobra. Tu jestem. Spływaj, ja to ogarnę. Albo czekaj, przebiorę się. Dobra, Leo! Ląduje kolejny samolot z ludźmi. Tak, mamy 20 minut, zanim będę musiał być na radiu, także szybka akcja. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteś? Dobra. Wiesz co? Jestem przy jakichś takich chatkach turystycznych. Ale oni dopływają na wyspę, czy o co chodzi? Tak. Dobra, płyniemy szybko, zaraz tam będziemy. Dawaj Quickie szybko, stary, bo za 20 minut jak się nie odezwę, to będą myśleć, że to ja. Tak to myślą, że ja tam prowadzę jakieś walki. Więc szybko. Dobra. Kurde, widzowie, walczymy z czasem, żeby nie podpaść panu i żeby się nie wydało, co robimy, także ta akcja jest odklejona. O, patrz na lewo. Dawajcie go, atakujemy szybko. Zatrzym się przy nich, wybijamy ich wszystkich, zatrzymaj go. Dawaj, niech podpłyną bliżej i wbijamy na statek. Leonardo do wody, bierz karabin. Dobra. Dobra, jestem na statku, róbcie swoje. Ja też jestem. Odciągam ich. Dobra, widzowie, działamy. Jeszcze ten drugi, cholera. Osłaniaj mnie, wpływam w tamten drugi. Statek tracimy, skacz do wody! Uważajcie! Ja jestem na tym drugim. Jeden statek stracony, dawajcie na ten drugi, wybijaj ich. Wow. Statek wybucha! Uciekajcie! Dobra. Pali się, uważaj. Uważajcie! To wszyscy? Dobra, dawajcie mnie na brzeg szybko, muszę się przebrać. Szybko na brzeg. Coś tu... Tam na lewo, dawajcie, trzeba go zabić. Kurde, Quickie!
Aj, kurde, ten quick, że jest nieogarnięty, widzowie. Dobra, ja dopływam, dajcie mi się przebrać na tej pieprzonej łodzi. My się nim zajmiemy. Czekaj! No, czekajcie, cholera! No czekam. Fale są. Dobra, przebieram się. Kurde, nie zdążę, no panowie, mało czasu. Chyba nie żyję. Dobra, zostaw mnie tu, przebieram się, szybko. Dobra, wchodzę na radio teraz, widzowie, ten... do pana o. Nie wysadzaj tej łódki, nie wysadzaj. Okay. Ja muszę zagrać pozory teraz. Wchodzę na częstotliwość pana o. Wy uciekajcie, dobra robota. Halo, radio check, straciłem radio, radio check. Potrzebuję pomocy na zachodniej części wyspy, wschodnia. Zaatakowali dwa statki, dużo naszych ludzi zginęło. Zostałem tu praktycznie sam, odbiór. Potrzebuję pomocy. Wschodnia część, dobijam teraz do portu, cała moja łódka jest ostrzelana, trzech moich ludzi na łódce nie żyje. Jesteśmy atakowani, o co tu chodzi? Widzę jednego siszarka, niszczę od razu. Niszczę. Dobrze, chyba wyszło, widzowie, teraz, chyba kupił to panu. Panu tu jest swoimi ludźmi. Biorę nową łódkę. Kurde, widzowie, co jest? Wow! Obok mnie wybuchły dwie łodzie, tu jest jakiś sabotaż. Gdzie są walki? Jesteśmy bezpieczni, czy o co chodzi? Tu jakieś wybuchy są. Ale nie widzę żadnych, wrogów na celowniku, nie? Do kogo strzelać? Nikogo nie widać. Będę sepie. Co mamy robić? Gądźcie tego, kogo zobaczycie i zniszczyć od razu. Czyli co, tam ci opuścili wyspę, co zaatakowali? Wszyscy uciekli. Znowu nie dopilnowaliście tej wyspy. Znowu zawiedliście i to znowu przez was to wszystko się stało. Ale jest mi przykro niezmiernie, że coś poszło nie tak, widzowie. Coś, cholera, poszło nie tak. Czyli teraz wiemy, że taką małą dywersją, którą w zasadzie przygotowaliśmy, jesteśmy zdziałać niesamowite rzeczy, czyli Caio Perico, kochani, stoi przed nas otworem. Nie dość, że pan teraz stracił dużo ludzi, to jeszcze wiemy, jak teraz go uszczypnąć. Także myślę, że plan przejęcia Caio Perico jest bliżej niż myślałem. Teraz wystarczy, zamiast robić już takich głośnych akcji, zrobić to tak, jak zaplanowałem, czyli ludzie teraz mają nadzieję po tej sytuacji tutaj na Caio, że mogą się wyrwać spod pana. Także teraz trzeba znaleźć jakiegoś gościa, który będzie twarzą tego wszystkiego. No i będzie trzeba przejąć Caio Perico. Dobra robota, chłopaki. Dwayne, jesteś? Jestem. Właśnie nie wiem, to była znowu twoja wina. Jaka moja wina, jak zrobiłem to, co mnie prosiłeś? To była twoja wina, nie dopilnowałeś tej wyspy. Jak to miałem zrobić, skoro twoi ludzie dopiero dolatywali i dałeś generała wyższego rangą? Więc mam trochę... No, jak powiedziałem to ci, że to ty dowodzisz. On ma cię tylko nadzorować i mnie informować o wszystkim, co robisz. No to... Poinformował mnie, że się nie subordynujesz i przez ciebie znowu utraciliśmy część wyspy. Moja niesubordynacja wynika z tego, że samolot stał w złym miejscu. Natomiast ja nie planowałem i nie miałem żadnych informacji o rozstawieniu jednostek, bo nigdy nie miałem tych informacji, tylko nadzorowałem transport, więc nic nie zostało mi udzielone. Tak samo nie miałem informacji, że płyną jacyś ludzie. Znaczy, skąd człowieczku, kontrolujesz tą wyspę. Mam gdzieś, jakie miałeś informacje. Oni się szkalę. To dobrze, że mi mówisz, że kontrolowałem tą wyspę, bo usłyszałem to teraz pierwszy raz. Także poinformuj swoich zasranych generałów, żeby na przyszłym mi mówili, będziesz się ze mną kłócił? Będę się z tobą kłócił, bo mam k***a tego dosyć, że rzucasz na mnie milion rzeczy, o których k***a wiem. Więc jak chcesz, żebym robił na ciebie dobrą robotę, to mnie k***a poinformuj. Zapraszam cię w rozmowę w cztery oczy, do Human Labsa. Zapraszam. Teraz. Możesz mnie odj***ć, mam to w dupie. O kurde, widzowie, będzie grubo. Idę się kusić z panem, o. Ale gówno się odwaliło, widzowie, ale ja już mam po prostu dosyć. Ja o niczym nie wiem, że miałem tu obronę, wiem, że miałem tylko transport robić, a ten gość jeszcze na mnie zrzuca całą winę. Mam dość, że po prostu jestem jakimś kozłem ofiarnym w tym wszystkim. Ja po prostu mam już ochotę wyjąć broń, zacząć się z wszystkimi z nimi nadupiać, ale wiem, że to jeszcze nie jest dobry moment. Już jestem blisko tego momentu, żeby go odpalić, ale jeszcze nie teraz. Niech sobie wyląduje ten frajer w masce, cholera. Może nie wiem, do czego teraz dojdzie, ale ja już po prostu mam dość. Przegiełem. Ci przyjemność wyląduje specjalnie na dole, żeby osobiście w ciągu 5 minut strzelić w ryj. Wystarczy tych śmiesznych gier. Może nie będzie już tych śmiesznych problemów w takim razie. Jak masz to zrobić, to rób teraz porządnie, a nie gadasz mi 1000 razy. Kolumna, byłeś dla mnie cały czas problemem. No to... Skoro cały czas byłeś dla mnie problemem, to ty wciąż nim jesteś. No to skoro jestem takim problemem, to się mnie pozbądź, albo mnie po prostu wysłuchaj. Kim właśnie mam plan? Tak, no właśnie mam plan. Czekam. Ja pierdolę, widzowie, co się dzieje? Stanę tutaj, jak się w dupie to mam. O, proszę. Więc słucham swojego usprawiedliwienia. No to ja słucham, nie mam żadnego usprawiedliwienia. Mogę powiedzieć nie po prostu... Nie ma żadnego usprawiedliwienia?
Nie, no nie mam, no bo nic złego nie zrobiłem. No to w takim razie ja nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, żeby cię teraz odstrzelić. No to proszę bardzo, jak to ma zmienić i będzie lepiej? Dlaczego nie wiedziałeś, że kontrolujesz tu wyspę? Dlaczego nie wiedziałem? Bo nikt mi do cholery nie powiedział. Jedyną rzeczą, którą mi mówiłeś, ty i twoi zasrani generałowie, to że mam pilnować transportu i z tego się wywiązuje. Samoloty latają z Cayo Perico, dolatują tam, gdzie mają lecieć, są przeładowane, ale nikt mi do cholery nawet teraz nie powiedział, że ja mam tutaj zarządzać ludźmi do obrony i do jakichś dziwnych akcji. Jedyne, co ja zrobię... zapamiętaj i sobie przypomnij w końcu w tym pustym łbie, napchanym jakąś, nie wiem, przypomnij sobie, z kim teraz rozmawiasz i nie podnoś na mnie głosu, bo mam prawo ciebie zabić, zabić twoją rodzinę i twoich znajomych. A to kurwa, zabij kogo chcesz, nawet ciotkę mi upierdol jak chcesz, mam to totalnie w chuj. Jak chcecie mnie traktować na poważnie, poświęciłem całe teraz swoje życie, wszystko co pracowałem, poszło się jebać za przeproszeniem, bo zacząłem jebać dla ciebie. Nie mam konkretnych wytycznych, latam tutaj, dowiaduję się co chwilę nowych rzeczy, ktoś mną dyryguje, twoi generałowie, mówią zrób to, zrób to, zrób tamto, a teraz się dowiaduję, że jestem tutaj najważniejszą osobą, mam tym wszystkim dyrygować. To kim ja jestem i co ja mam do ch**a robić, bo już sam nie wiem. Odjebać mnie teraz, nic z tego nie będzie. Znowu się buntujesz. Nie buntuję się, tylko a walczę. A co robisz, przepraszam bardzo? To, co mi każesz. Wykonuję. Rzucasz przekleństwami. Wykonuję twoje polecenia. Każde moje zasrane polecenie. Twoje polecenie wykonuję. Każde, które mi każesz. Jeżeli coś zrobiłem źle, to nie zostało to doprecyzowane. Albo twoi generałowie mi źle przekazali, bo jeżeli ty im rzeczywiście powiedziałeś, że ja mam chronić tej wyspy, to z całym szacunkiem, ale ja nie dostałem żadnej takiej informacji. Żadnej. Jedyne, co wiedziałem, to robię transporty. Dzisiaj jakiś śmieszny przebieraniec, gdzie on jest? Maska, nie wiem, jak z gladiatora. Kazał mi latać i nosić paczki. To myślałem, że jak on mi każe takie rzeczy robić, to on jest jakimś tutaj wielkim tym. A finalnie wychodzi na to, że on był pode mną, no to gdzie tu jest hierarchia. A propos twoich śmiesznych paczek, ile z nich nie doleciało do celu? A ja wiem, ile nie doleciało, to pytaj no, swoich wiesz, śmiesznych ile z nich generałów. Nie doleciało do celu, bo to ty nad tym przecież panowałeś, to już wiesz. Owszem, ja nad tym panuję, ale skoro twoi generałowie sprawdzają właśnie po mnie... Właśnie nie panujesz, w tym nie... jest ten problem. Mogę dokończyć? Słuchaj, wcinasz mi się w zdanie od samego początku i chcesz teraz coś kończyć? Nie, z całym szacunkiem, ale ani razu ci nie przerwałem, tylko nie skończyłem mówić, a ty, no, dlatego mówię. W takim razie śmiało, wypocz się. Twoi generałowie za każdym razem sprawdzają to, co ja spakowałem. Więc ja nie mam potrzeby sprawdzać tego podwójnie, skoro osoby, które rzekomo były wyżej ode mnie, choć wychodzi na to, że ja byłem wyżej od nich na tej wyspie, a nie zostałem o tym poinformowany, to uznałem, że wszystko jest okej. Także jeżeli masz zamiar kierować do kogoś swoje pretensje, to kieruj do swoich generałów, a jeżeli uważasz, że to jest moja wina, proszę bardzo, strzelaj, ja już mam dość. Wal, po prostu wal. Jak ci na, tak ci na tym zależy, to mnie zastrzel, zastąp sobie mnie kimś innym i będzie po problemie. Proszę bardzo. Ja skończyłeś nawet nie już, będę ten sięgał po prostu. Już swoją symfonię? Pozwól mnie, człowieczku. Zacznijmy od tego, że to, co jest w tych paczkach, to ile tych paczek do, nie wiem, dopływa, dolatuje, to decyduje o tym, czy wciąż żyjesz. Rozumiesz? Ja to rozumiem. I to, co mam wytyczone w każdym zamówieniu albo co to jest, jest to pakowane. A jeżeli ci czegoś brakuje, to zapytaj swoich generałów, bo to oni korektują wszystko, co ja zapakowałem. Więc jeżeli cokolwiek znikło do cholery, to znikło za sprawą ludzi, którzy to potem sprawdzali. Ja pakuję, komu, dostarczam. Komu, przepraszam bardzo, powierzyłem tą wyspę? A ja transport. Nie wiem, ostatnio transport. Też... Transport, komu powierzyłem transport? Tobie czy tym generałom? Mi powierzyłeś, ale twoi dlatego generałowie... Dlatego powinieneś ty ich sprawdzać, a nie oni ciebie. Oni za każdym razem... Nie umiesz razem, postawić na swoim. Za nie każdym razem dają swoim. Mi do zrozumienia... Nie umiesz postawić na swoim. Nie, broń Boże. Uwierz mi, że potrafię postawić na swoim. Właśnie, ale w momencie... nie widzę tego od samego początku twojej pracy na Cayo Perico. Proszę cię. Nie widzę tego. Proszę cię, to mi... To mi to zabierz, bo mi szczerze nie zależy mi na tym. Miałem dla ciebie pracować, wykonuję twoje polecenia. Zasrany, nawet moi znajomi na tym cierpią, muszę z nimi zrywać kontakty, bo wiem, z czym to się wiąże i wiem, że jeszcze więcej może ucierpieć. Więc jeżeli masz zamiar karać znowu kogoś, to w końcu ukaraj mnie i zrób to, co masz zrobić. I będę miał święty cholera spokój, bo szczerze już żygam. Czyli się nie zależy na tym, co tutaj robisz, tak? Żygam tym wszystkim. Mam być kozłem dobrze ofiarnym? Wiedzieć. To proszę bardzo. Ja wykonuję swoją robotę na 100%, którą dostałem. Masz zastrzeżenia, masz teraz rozwiązanie. Ja nie będę się już kłócił, bo ja jestem pewien swojego i wiem, że jestem w stanie teraz zapłacić za to życie. Ciekawe, czy twoi generałowie, będąc z mojej sytuacji teraz, też by tak gadali, czy by nie klękli na kolana i błagali o życie. Proszę bardzo, ja już mam dość, niech prawda wygra w takim razie. Proszę bardzo, nie chcę na to patrzeć. Rób, co masz zrobić. Dwa pytania, zanim się jeszcze odwrócisz, zanim się pożegnam.
Dlaczego nie wiedziałeś o tym, że kontrolujesz wyspę? Bo nigdy, ale przenigdy nie dostałem pełnej informacji, że ode mnie zależą wszystko na tej wyspie, poza transportem. I jeżeli przekazałeś taką informację dla osób, dla generałów, którzy mieli mi to dostarczyć, to sorry, ale nie dostałem żadnej takiej informacji. Żadnej. Generał Delta, byłeś zobowiązany do tego, żeby go poinformować. Usprawiedliwienie czy brak słów? Dziękujemy za udział w przedstawieniu. Co do pana, panie Wayne, nigdy nie chciałem z ciebie robić konia ofiarnego. Nigdy nie chciałem, żebyś tutaj był, pomimo swojego przymusu. Próbuję cię chronić. O dziwo. Pomimo wszystko chcę cię chronić. Wdrożyłem cię w te świeczne szeregi generałów. Rozkazuję ci robić... Jestem generałem? ...najgłupsze rzeczy. To są pytania, a nie stwierdzenia. Wdrożyłem cię w nich? Szczerze? Żaden generał nie dostał nic, nad czym może cokolwiek koordynować, cokolwiek kontrolować. Te transporty. Miała być pewna, że tak powiem, przypustka dla ciebie. Dla większego dobra. Ale widząc, jak się starasz i jak to wszystko się pieprzy w twoich rękach, nie mam ochoty dalej tego u ciebie trzymać. To prawda. Zwracam ci honor, nie wiedziałeś o tym, że kontrolujesz całą wyspę. Niech tak zostanie. Całej na pewno nie kontrolujesz, przynajmniej od teraz. Jeżeli cokolwiek będzie się działo w temacie tych śmiesznych transportów, masz mnie informować. Na razie to wszystko. Przynajmniej teraz wiem, jaka jest moja rola. O to mi od początku chodziło. Jeżeli rozwijam twoje wątpliwości, sprzątnij jego ciało i wrzuć je do wody. Zbroja eksploduje za 10 minut, więc się pospiesz. I następnym razem mniej pyskowania, bo skończysz jako on. Mam jeszcze odrobinę szacunku dla ciebie i dla twojej pracy. Dlatego wciąż żyjesz. Ale uwierz mi, że masz gadane, chłopaczko. No nie ukrywam. Mam trochę gadane. Troszkę mam, bo nakłamałem mu okropnie w twarz, ale niektórymi rzeczy to była prawda, widzowie, bo naprawdę nie mieliśmy powiedziane, że jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, za zarządzanie wyspą i zarządzanie tymi innymi generałami. O tym nie wiedziałem. Tak samo no, to, co powiedziałem z tamtym generałem w tamtej dziwnej masce, to jest prawda, bo on też jakby zaznaczył mi, dał mi do zrozumienia, że jestem pachołkiem, także skąd ja miałem mieć pewność, że jestem aż tak ważny? Teraz już wiem, ale powiem wam, że nawet lepiej. Jesteś na radiu? Tak jest. Odpakuj ostatniego Tytana. Zrozumiano, biorę się do roboty. Więc nawet lepiej, że tak się stało, bo teraz, jak przejdziemy do operacji przejmowania Caio Perico przez Bractwo, to nie będę osobą za to odpowiedzialną. Czyli teraz mam się zająć tylko transportem, on sobie już wytyczy osobę, która będzie chronić tą wyspę. Także ja umywam rączki, dobrze się stało. Przy okazji też mu pokazałem, że jestem niby szczery, bo rozłożyłem ręce, wyklnąłem się, nie wiadomo co. Myślę, że bardzo dobrze teraz wizerunkowo dla pana wyszliśmy i nabraliśmy zaufania, bo wątpię, żeby ktoś mu tak powiedział, więc on może mieć świadomość, że niby to wszystko było szczere, a do końca nie było. Bardziej tutaj zaaktorzyliśmy. Dobrze z nas aktorzy, widzowie, także wielkie brawa tutaj dla Dwayna. I słuchajcie, no, wdrażamy nasz plan i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem ciekaw, kogo przypiszę do ochrony tej wyspy. Jestem pewien, że jesteśmy w teraz najlepszej pozycji od długiego czasu.